Super Ośrodek Szkolenia Kierowców Automargo Marek Szcześniak zaprasza do nowej siedziby Kłodzko 175A. Tylko u nas zrobisz wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychologiczne i lekarskie, szkolenia zawodowe w jednym miejscu. Szkolenia prowadzone są w nowych, przestronnych salach, a jazdy na dużym, oświetlonym placu. Nowość, kurs i egzamin na naszym autobusie BOWA. Świadczymy usługi przewozu osób na trasach krajowych i zagranicznych. Posiadamy niezbędne licencje i certyfikaty oraz doświadczenie w przewozach autokarowych. Naszym pasażerom zapewniamy fachową i miłą obsługę oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży. Super OSK Automargo Marek Szcześniak zaprasza. Telefon 605 15 0000. Sklep Tata Meble zaprasza do salonu na ulicę Warszawską 13 na zakupy mebli z kolekcji renomowanych firm. W ofercie wygodne kanapy i sofy w atrakcyjnych cenach. Stoliki, krzesła, meble prosto do Twojego mieszkania bądź domu. Nie przegap, sprawdź ofertę osobiście lub na stronie internetowej www.meble.tata.com.pl. Uwaga! W związku z likwidacją wybranych kolekcji mebli skrzyniowych i tapicerowanych, salon Tata Meble zaprasza do końca kwietnia do skorzystania z atrakcyjnej oferty cenowej na wybrane produkty. Salon meblowy Tata Meble zaprasza. Sieradz, ulica Warszawska 13. Bank Spółdzielczy w trosce o satysfakcję klientów wychodzi im naprzeciw z kolejnymi ofertami. W Państwa banku można skorzystać z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na czym to ma polegać? Tak. Nasz bank podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki której możemy udzielać kredytów przeznaczonych na wykonywanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak również wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Czy aktualnie posiadają Państwo limity na realizację wymienionych zadań? Tak, posiadamy środki na wykonanie dwóch zadań. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Na wykonanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czekamy na potwierdzenie limitu. W jaki sposób można skorzystać z tych dotacji? Należy zgłosić się do naszego banku z kosztorysem przedsięwzięcia wykonanym przez osobę wykonującą lub fakturą pro forma. My udzielimy szczegółowych informacji, wydamy wniosek wraz z załącznikami, który należy wypełnić i złożyć w naszym banku. Po pozytywnej decyzji wydanej przez bank, dokumentacja wysyłana jest do Narodowego Funduszu. Po potwierdzeniu wniosku klienta przez fundusz, a otrzymaniu informacji o wysokości dotacji, na tej podstawie bank podpisuje umowę z klientem i dokonywana jest płatność bezgotówkowo za fakturę dostarczoną przez klienta, a dotyczącą realizacji wykonanego zadania. W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i 40% kosztów przy wykonywaniu przydomowych oczyszczalni ścieków lub zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wiemy już, że chcąc skorzystać z dotacji należy wziąć kredyt. A jakie koszty ponosi z tego tytułu klient? Oprocentowanie kredytów udzielanych przez nasz bank na wcześniej wymienione cele wynosi 8,82. Prowizja od kredytu dla naszych klientów wynosi 3%, a dla pozostałych kredytobiorców 4% kwoty kredytu. A co w takim razie może być zabezpieczeniem takiego kredytu? W naszym banku stosujemy różne formy zabezpieczeń. Może to być pełnomocnictwo do rachunku, na którym są stałe wpływy, weksel in blanco. A w przypadku, gdy klient posiada środki w wysokości kwoty wnioskowanego kredytu, zabezpieczeniem mogą być te środki. W takim wypadku nie badamy zdolności kredytowej klienta. Należy pamiętać, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
Sami Państwo widzą, że staramy się ograniczać formalności i być przyjaznym dla klienta. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z tych kredytów w naszym banku. Gdzie znajdują się placówki Banku Spółdzielczego? Zapraszamy do naszego oddziału w Sieradzu, który zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej 2, oraz do naszych pozostałych oddziałów w Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie, jak również do naszych punktów obsługi bankowej zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza. Chcieliśmy Państwa poinformować, że w naszym banku można dokonywać wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach za jedyne złoty 95. W związku z bankowością internetową pojawia się wiele niebezpieczeństw. O czym powinniśmy pamiętać? W trosce o naszych klientów korzystających z kont internetowych informujemy, że bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa jest częsta zmiana hasła, wprowadzenie limitów przelewów, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, jak również sprawdzenie autentyczności strony internetowej. Przypominamy, że w placówkach Banku Spółdzielczego w Sieradzu można dokonywać wpłat na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez opłat. Bank Spółdzielczy zaprasza do swoich placówek w Sieradzu, Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie. Restauracja Sieradzanka zaprasza codziennie w godzinach od 8 do 20 na wyjątkowe potrawy regionalne i domowe obiady przyrządzane z najlepszej jakości produktów. W każdą niedzielę można będzie skosztować niezwykłych innowacji kulinarnych. Przyjdź i zaskocz swoje podniebienie wyjątkową kompozycją smaków. Restauracja Sieradzanka zaprasza! Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A/1, telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Kryte lodowisko Sirka zaprasza codziennie od 10 do 21 wszystkich dużych i małych, młodszych i starszych do wspólnej zabawy w rytmie karnawałowej muzyki. Według mnie jest tutaj najbliżej i jest bardzo fajnie, lubię się ślizgać. Najbliżej jest ogólnie, to jest bardzo fajnie, duża hala, dobry lud, można się dobrze bawić. Dla widzów i opiekunów zagwarantowane ciepłe i przytulne miejsce przy kominku. Zapewniamy transport dla zorganizowanych grup szkolnych. Zapraszamy! Lodowisko Sirka przy ulicy Mickiewicza 6. Zobacz! Soczewki Kryzal dają Ci najbardziej przejrzysty obraz i nic im w tym nie przeszkodzi. Ani woda, ani zadrapania, ani brud i kurz, ani plamy, ani nawet odblaski. Soczewki Kryzal mają wskaźnik ESPF 25, by chronić Twoje oczy 25 razy skuteczniej przed szkodliwymi promieniami UV. Teraz przy zakupie pary soczewek Kryzal, drugą parę soczewek Essilor dostajesz gratis. Serdecznie polecam. Dorota Gardias. Uwaga, mamy dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenia. Chcesz ubezpieczyć samochód, mieszkanie, dom lub firmę? Zapraszamy do nas. Tylko u nas Twój samochód będzie mieć najlepsze OC i autokasko.
Wyjeżdżasz za granicę do pracy, na urlop, ubezpiecz koszty leczenia. Bardzo atrakcyjne NNW szkolne. Ubezpiecz swoje dziecko na atrakcyjnych warunkach. Uwaga! Posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę już dziś za jedyne 33 zł. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia takich firm jak Warta, HDI, Ergo Hestia, Proama, TUF, Gotar, Generali, TUS, Allianz, Interrisk, Compensa, Unika, RSO czy Polisa Życie. Do każdej polisy miły upominek gratis. Przyjdź do nas, Aleja Pokoju 7A. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 13. Chcesz poznać swoją składkę bez wychodzenia z domu? Zadzwoń 692 270 000 bądź napisz ubezpieczsieradz@wp.pl. Zapraszamy. Izabela Osetek, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Sieradzkiej TV Media. Dziś w programie 20. sesja Rady Miejskiej. Są środki na działania związane z dostosowaniem targowisk. Szkolenie w Zduńsko-Wolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Z różnych dziedzin życia i spraw podatkowych, ZUS-owskich. Odnaleziono depozyt lotnika Pawła Uczyńskiego. Wiedzieliśmy, że jest depozyt pod ziemią, bo urządzenie wskazało. Konferencja dotycząca programu 500+. Wydaje nam się, że infrastrukturalnie udało nam się w tak krótkim czasie przygotować. Spotkanie z Jackiem Kopczyńskim w Spółdzielczym Domu Kultury. Niektóre piękne kabriolety sportowe, tak jak ta Skoda, o której wcześniej mówiłem. Na ostatniej sesji radni miejscy dyskutowali o wielu ważnych dla naszego miasta sprawach. Między innymi zajmowano się sieradzką kartą Rodzina Plus, nowym sprzętem dla Sieradzkiego Centrum Kultury, a także problemem targowiska. Na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta radni wysłuchali sprawozdania prezydenta z głównych zadań podejmowanych między sesjami. Miasto przygotowało wzór porozumienia między firmą Agrojumal a miastem w zakresie udostępnienia na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych materiałów, które mogą służyć ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego przez tą firmę. Firma zajmuje się dystrybucją wielu elementów, między innymi dużych lampek i były takie obawy, że nie posiadamy dostatecznej ilości chociażby plandek takich, które mogłyby służyć na przykład w przypadku zrywania dachu, było złożonych kilkanaście czy kilkadziesiąt wniosków o przyznanie dofinansowania. Pokrótce tylko powiem, że są to projekty związane z przeciwdziałaniem degradacji środowiska naturalnego, Centrum Modernizacji ulicy Wojska Polskiego, budowa pomostu pływającego dla kajaków, budowa sali gimnastycznej, druga część, złożyliśmy wniosek na drugą część, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i już otrzymaliśmy wsparcie na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również i złożyliśmy taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, aby zwiększyć tą wysokość wsparcia. Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do środków sieradzkich wzrost czasu, na edukację ekologiczną, na szereg programów edukacyjnych. Sporo czasu poświęcono rodzinie, systemowi pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie miasta w 2015 roku. Omówiono, a następnie przyjęto sprawozdanie w sprawie wprowadzenia programu działań dla rodzin wielodzietnych pod nazwą Sieradzka Karta Rodzina Plus. Proszę podnieść rękę i nacisnąć na przeciw. Dziękuję bardzo. Za głosowało 21 radnych, stwierdzam, że uchwała została podjęta. W dalszej części obrad dokonano zmian w budżecie miasta. I tak, oprócz 700 tysięcy na rozpoczęty w roku ubiegłym remont zasobów komunalnych, zabezpieczono dodatkowe 250 tysięcy złotych na 15% wkład własny i pokrycie kosztów niekwalifikowanych do projektu modernizacji budynku przy ulicy Wojska Polskiego 73 po byłym powiatowym urzędzie pracy. 100 tysięcy złotych radni przeznaczyli na remont nawierzchni trawiastej boiska przy szkole podstawowej numer 10. Tutaj należy przypomnieć, że murawa nie była remontowana od początku istnienia. Jest również dobra informacja dla wszystkich miłośników
pracowników kina, ponieważ dla Sieradzkiego Centrum Kultury przeznaczono 140 tysięcy złotych na zakup nowego projektora cyfrowego i ekranu. Przy ulicy Rycerskiej najprawdopodobniej powstanie pomnik dedykowany żołnierzom wyklętym ziemi sieradzkiej. Jest szansa, że już wkrótce podjęte zostaną konkretne działania mające na celu poprawę warunków pracy i handlu na sieradzkich targowiskach. Chciałbym się spytać, kiedy powrócimy do koncepcji połączenia targowiska przy ulicy Targowej z drogą na ulicy Kosynierów, bo to rozwiązałoby problem, wydaje mi się, ulicy Kosynierów w ogóle. Rozwiązanie problemu rynku targowiska, ale również ulicy Kosynierów to są może nie dziesiątki milionów złotych, ale pewnie któryś milion by kosztowało, dlatego że trzeba by było zacząć przede wszystkim od kanalizacji deszczowej. Też pewnie Państwo o tym doskonale wiecie. To jest ogromne działanie, trzeba by było skanalizować aż od ulicy Krakowskiego Przedmieścia i przeprowadzić aż pewnie daleko do ulicy Targowej. Mam pełną świadomość tego, pracujemy nad tym, jestem po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim. Są środki na działania związane z dostosowaniem targowisk do funkcji i do XXI wieku. Chcielibyśmy zacząć przede wszystkim, tutaj już po takich rozmowach jesteśmy z panem prezesem przedsiębiorstwa komunalnego, chcielibyśmy zacząć przede wszystkim od reprezentacyjnego miejsca w Sierazu, czyli bazarku przy Zielonego Ryneczku, przy Alei Pokoju, bo to jest taki wizytówka Sierada, tam się ludzie zatrzymują, przejeżdżają przez Sierad. Najprawdopodobniej niebawem rozpoczną się pierwsze prace na tak zwanym Zielonym Ryneczku przy ulicy Jana Pawła II. O tych i innych sprawach ważnych dla mieszkańców więcej w programie Sesja po Sesji, na który już teraz zapraszamy. Już po raz kolejny w siedzibie Zduńsko-Wolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się szkolenie ZUS. Tym razem tematem były nowe usługi i funkcjonalność interaktywnego Płatnika Plus. Szkolenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to kolejna propozycja w ramach Zduńsko-Wolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, tym razem skierowana do wszystkich płatników, którzy wysyłają dokumenty do ZUS-u za pomocą programu Płatnik. Szkolenie zorganizowane jest ze względu na to, że od kilku miesięcy już na naszym rynku ZUS-owskim istnieje taka interaktywna wersja programu Płatnik. Ta interaktywna wersja programu Płatnik polega na tym, że Państwo pobierają sobie dane z ZUS-u, które są zawarte na kontach płatnika i na kontach ubezpieczonego. Wracają one do programu Płatnik poprzez aktualizacje, które Państwo wykonują. Ta zmiana została wprowadzona już od 2014 roku. W miesiącu kwietniu, w miesiącu maju tego roku wszyscy płatnicy już będą musieli w tym programie pracować. Zapytaliśmy prowadzącą szkolenie, o co najczęściej pytają uczestnicy takich szkoleń jak to. Uczestnicy szkoleń najczęściej pytają o te nowości, które w programie Płatnik zostały tutaj zainstalowane. Najwięcej problemów płatnikom stwarza wysyłanie, korygowanie dokumentów, ponieważ tutaj na tym etapie te zmiany są największe, ale po takim szkoleniu uczestnicy nie mają już problemów, jeżeli chodzi o korygowanie dokumentów. Sytuacja na pewno jest rozjaśniona i tych telefonów, które są wykonywane do ZUS-u jest dużo, dużo mniej, dlatego też staramy się tych szkoleń jak najwięcej robić. Zarówno prowadzący, jak i uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, jak duża jest potrzeba organizowania tego rodzaju szkoleń. Uważam, że jest potrzeba organizowania tego typu szkoleń, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie, my pracownicy ZUS-u, odbierać wszystkich telefonów i informować płatników w sposób telefoniczny o tych wszystkich nowościach. Na takim szkoleniu Państwo mają możliwość skorzystania z prezentacji, mają Państwo możliwość obejrzenia wcześniejszych jakichś problemów, które występowały u płatników, obejrzenia tego na własne oczy i po prostu zapoznania się z tym osobiście. Czy jest potrzeba organizowania takich szkoleń? Oczywiście, jak najbardziej. Przepisów jest bardzo dużo z różnych dziedzin życia i z spraw podatkowych, ZUS-owskich, więc jak najbardziej kompetentne osoby tutaj prowadzą te szkolenia, więc bardzo się cieszę, że uczestniczę. Ze względu na ogromne zainteresowanie już teraz planowane są kolejne szkolenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zduńsko-Wolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Po 76 latach we wsi Wrząca w gminie Błaszki wydobyto z ziemi skrzynkę, która należała do polskiego podporucznika pilota Pawła Łuczyńskiego. To był wielki dzień dla pasjonatów historii, którzy przy drugim podejściu wydobyli z ziemi we wsi Wrząca w gminie Błaszki drewnianą skrzynię.
poszukiwaniach brała udział sieradzka grupa pasjonatów historii wraz ze znajomymi ze Stowarzyszenia Wizna 1939 pod czujnym okiem archeologa Adama Golańskiego. Tajemnicza skrzynka kryła depozyt rzeczy osobistych polskiego oficera lotnictwa, zakopanych przez właściciela, gospodarza pola, pana Punikowskiego we wrześniu 1939 roku. Czyli mamy tam pistolet jego osobisty, mapnik i pas. To, na czym nam najbardziej zależało, czyli na mapie, ewentualnych dokumentach, niestety to się całkowicie rozpadło, natomiast całą resztę mamy. Byliśmy w sobotę, wiedzieliśmy, że jest depozyt pod ziemią, bo urządzenie wskazało. No, niestety szukaliśmy bardzo blisko obok, jakieś pół metra, 70 centymetrów. W związku z tym uparcie dążyliśmy do tego, że musimy tu wrócić, żeby to oddalić. Niestety nam nie udało się być na samym początku tych dzisiejszych prac, ponieważ z opóźnieniem wyjechaliśmy z Warszawy. Natomiast już dostaliśmy sygnał od kolegów, że jest, że jednak potwierdziło się te nasze badania, że urządzenie jednak wskazywało prawidłowo. Cieszymy się bardzo. Sukcesy niebywały. Okazało się, że słońce dzisiaj rano zaświeciło nad okolicą i nam również. No, zajechaliśmy tam rano i podjęliśmy kontynuację badań z soboty przy pomocy małej koparki. Dosłownie 15 minut i w wykopie pojawił się kawałek drewna, który tam archeolog odsłonił, okazało się, że jest skrzynka, czyli to, co żeśmy poszukiwali. Pilot Paweł Łuczyński, ranny po upadku swej maszyny, poprosił o przechowanie depozytu rodzinę Popłonikowskich, tak by nie dostał się on w ręce Niemców. Następnie ukryto go na polu, gdzie przeleżał aż do sensacyjnego odkrycia. Łącznie 76 lat. No, wielka radość. No, niepewność, no, obawiałem się, no, miałem tak mieszane uczucia, bo mówię, no kurczę, nie ma, no, ale ojcu wierzyłem, no tylko mówię, chyba nie to miejsce. Druga sprawa, no to myśleliśmy, że ta melioracja tam przechodziła bliziutko i że to no, gdzieś może wydostali. Ewentualnie jeszcze taką możliwość, mówię, może ojciec jak zakopywał tam szczere pola, tam dalej budynki, ktoś zauważył czy coś i może wykopał, nie? A tu się okazało, że tylko o milimetry żeśmy się ominęli, no i było. Kontekst historyczny tego znaleziska jest niebywały. No. Pilot Łuczyński, no to jest postać we wrześniu 1939 roku, która dla II Rzeczpospolitej zasłużyła się. 2,5 zestrzelonego Dorniera to jest niezły wynik, jak na, myślę, 10 dni walki powietrznej nad Polską we wrześniu 1939. Państwo Popłonikowscy pielęgnowali tą historię w swoim rodzinnym zaciszu. No i jak się tam pojawiłem, no to jakoś zaufali mi, przekazali mi tą informację, że coś takiego istnieje. Ja poinformowałem swoich kolegów, pasjonatów lotnictwa, oni kolegów z Wizny 39 i w ten sposób to dzisiaj widzi światło dzienne. W kategoriach historycznych jest to naprawdę bezcenny zabytek, zwłaszcza, że znamy właściciela tego depozytu. To jest konkretna historia konkretnego człowieka. To jest na pewno bardzo fajna kawałek historii tego regionu, więc uważam, że też powinno być to eksponowane w całości właśnie z tą skrzynką. To że przeleżało to 70 kilka lat w ziemi, rodzina gospodarzy pielęgnowała tą legendę, to jest jakby no, coś wspaniałego i w końcu zdecydowali się nam powierzyć jakby wydobycie tego, więc to jest oczywiście bezcenne. Wszystkie rzeczy, które znajdowały się w drewnianej skrzynce, zostaną przekazane po konserwacji do sieradzkiego muzeum. Od 21 marca można pobierać wnioski dla ubiegających się o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. To jedna z informacji, którą przekazano na specjalnie zwołanej konferencji. Na zwołanej w Urzędzie Miasta Sieradza konferencji dotyczącej programu Rodzina 500+, obecni byli sekretarz miasta Sieradza Jarosław Trojanowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jadwiga Maciejewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Bejmert oraz kierownik świadczeń rodzinnych Marta Gwiazda. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w pomieszczeniach przy ulicy Kościuszki 5, gdzie mieści się dział świadczeń rodzinnych. Wydaje nam się, że infrastrukturalnie udało nam się w tak krótkim czasie przygotować infrastrukturę, która zapewni odpowiednie warunki do obsługi rodzin, które będą beneficjentami tego programu. Głównym tematem konferencji był sposób realizacji programu Rodzina 500+. Szanowni Państwo, od poniedziałku, od 21 marca planujemy ruszyć z tym programem w Sieradzu. Wnioski będą wydawane
we wszystkich placówkach oświatowych, to jest 16 placówek na terenie Sieradza, w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Klienta, w dwóch lokalizacjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tutaj na ulicy Kościuszki 5 oraz na ulicy Polnej. Informacje będą udzielane również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Klienta oraz tutaj właśnie w dziale świadczeń rodzinnych. Wnioski będziemy przyjmować dopiero od 1 kwietnia. Z dniem 1 kwietnia również w tych trzech lokalizacjach, tak? Ulica Kościuszki 5, Dział Świadczeń Rodzinnych, pokój numer 12, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sieradza i Punkt Informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. Ale trzeba zaznaczyć jeszcze jedno, że wnioski nie trzeba składać papierowo. Można składać w formie elektronicznej, można wypełniony, podpisany wniosek wysłać za pośrednictwem poczty bądź innej placówki, która świadczy usługi kurierskie. W tych trzech lokalizacjach, które wymieniłem, w godzinach od 7.45 do 16.45 poniedziałki i od wtorku do piątku od godziny 7.45 do 15.15. Niewykluczone, że w ostatnim okresie będziemy chcieli te godziny wydłużyć w zależności od zainteresowania, od potrzeby osób wnioskujących. Na konferencji apelowano również o rozwagę i brak pośpiechu, bowiem na złożenie wniosków są aż 3 miesiące. Więcej informacji dotyczących programu Rodzina 500+ już wkrótce w felietonie Sieradz Lubię. Zanim pojawiła się Walentyna, pod taką nazwą odbyło się spotkanie w Spółdzielczym Domu Kultury ze znanym kolekcjonerem militariów. Jacek Kopczyński to kolekcjoner militariów, starych limuzyn i wielki pasjonat historii. Sam autor podkreśla, jak ważne dla niego są te eksponaty i miłość do nich. Można powiedzieć, że pojazdy militarne mają w sobie niesłychane zdolności poruszania się w terenie. I to daje niesłychaną frajdę, jeżeli jesteśmy w stanie przejechać przez jakiś trudny teren, bagno, wodę. I stąd się zaczęło. Ja przynajmniej tak myślę, bo może jest coś innego. Ale walka, pokonywanie trudności to jest właśnie źródło w moim wyobrażeniu. Nic nie daje większej satysfakcji, a oprócz tego te pojazdy najlepiej się prezentują, tłumaczą z otoczeniem w plenerze. Może to jest śmieszne, ale czasem biorę jakiś pojazd, jadę nim do lasu, stawiam go, biorę stołek i siedzę pół godziny, dwie godziny, w zależności ile potrzebuje się napoić jego pięknem, jego walorami estetycznymi, bo te pojazdy mają walory estetyczne. I tak się właśnie buduje miłość do poszczególnego pojazdu, niezamierzoną miłość. Na pewno nie jest tak, że ja te samochody jedne zdradzam dla innych. Ja je wszystkie tak samo kocham i one są, każdy z nich w sposób wyjątkowy dzisiaj albo za tydzień wyróżniane. Kolekcjoner w swoich zbiorach posiada ponad 100 eksponatów, a wśród nich także tak zwane perełki. Dla mnie najważniejsze są te dwa czołgi rozpoznawcze polskie, motocykl Sokół 1000, limuzyna rządowa ZIS-110, no i niektóre piękne kabriolety sportowe, tak jak ta Skoda, o której wcześniej mówiłem, dwuosobowy kabriolecik. Teraz skończyłem właśnie restaurować taki niemiecki kabriolet, dosyć spory Adler, przepiękny samochód, ale jeszcze go nie umiem, muszę się go dopiero nauczyć. Myślę, że jak latem będzie okazja, żeby mu się dłużej przyjrzeć, to ktoś powie, o, ma następną miłość. Eksponaty można oglądać w miejscowości Boczki w tamtejszej placówce muzealnej. Już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Nasze Sprawy. Naszym gościem był Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, z którym rozmawialiśmy o tematach bieżących dla naszego miasta, m.in. o programie Rodzina 500+. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Moim Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest prezydent naszego miasta, pan Paweł Osiewała. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Witam Pana, Panie Prezydencie. I na początek
Chciałbym zapytać o program 500+. Byłem obecny na sesji, słyszałem już konkretne informacje. Nie ukrywam, że w mieście już się zaczęło dyskutować, że nic na tą chwilę się nie dzieje. A tu się okazuje, że to nieprawda, że jesteście przygotowani. Jak to jest w kilku słowach, panie burmistrzu? Chciałbym poinformować poprzez państwa telewizję, że Sieradz jest przygotowany na realizację programu 500+. Program rządowy opiewający na prawie 17 miliardów złotych, które trafią do mieszkańców Sieradza. Przepraszam, nie 17 miliardów do mieszkańców Sieradza, do mieszkańców kraju. Ale jakby tyle trafiło, panie cieszyłbym się bardzo, tak, nic ale, by się nie stało. Ale Sieradz to około 20 milionów złotych alokacji środków z tego programu. Jesteśmy przygotowani. Mamy przygotowane pomieszczenia, mamy przygotowany konkurs, który w przyszłym tygodniu zostanie rozstrzygnięty na osoby, które będą zajmować się tym zagadnieniem. Mamy specjalistyczne służby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tych, którzy dzisiaj realizują już świadczenia alimentacyjne, rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, to są specjaliści wysokiej klasy, którzy są przygotowani do takiej pracy, którzy będą również wspierać tych, którzy będą zatrudnieni tylko i wyłącznie do tego projektu. Przygotowanie infrastrukturalne, przygotowanie osobowe. Pierwsze pieniądze już wpłynęły na realizację tego programu. Prowizyjne, te, które państwo będzie jednostkom samorządu terytorialnego płaciło za realizację tego programu. Zaczniemy przyjmować wnioski. Jesteśmy przygotowani z kampanią reklamową. Od jutra ruszamy oficjalnie z tą kampanią. Będą ulotki, będą plakaty we właściwych miejscach, w naszych jednostkach organizacyjnych, szkołach, przedszkolach, w Urzędzie Miasta. W telewizji również będzie. W telewizji też poprosimy państwa o to, żebyście włączyli się w to działanie. Z tego miejsca, i już to wielokrotnie powtarzałem, apeluję do wszystkich mieszkańców Sieradza, tych, którzy będą zainteresowani wsparciem programu Rodzina 500+, aby zachować dużą dozę powściągliwości i zachować spokój, bo emocje w tym przypadku są niewskazane. Wspomniał pan o warunkach przygotowania, o stopniu przygotowania. Jesteśmy do tego przygotowani, ale również państwo przewidziało drogę dochodzenia do pewnych standardów taką, że mamy 3 miesiące na to, żeby przyjmować wnioski, przeanalizować je i wydać stosowne decyzje administracyjne, a środki będą przyznawane od dnia 1 kwietnia. Czyli tutaj jest apel do wszystkich tych, którzy są upoważnieni, uprawnieni do pobierania tego wsparcia, aby zachowali tą dużą dozę spokoju, bo czy złożymy wniosek 1 kwietnia w pierwszym dniu obowiązywania tego programu, czy 15 kwietnia, czy 20 kwietnia, myślę, że procedura będzie taka sama i w takim samym czasie otrzymamy pieniądze. Najpierw musimy załatwić organizacyjnie, a później będziemy realizować już decyzje i wypłatę. Także nikomu nic nie ubędzie. Jeżeli będzie się świadczenie należało, to zostanie ono wypłacone wstecz od dnia 1 kwietnia. Przy okazji 500+, myśmy już z panem prezydentem taki krótki materiał realizowali na ten temat, ale zapytam tak jeszcze raz dla naszych widzów. Jakie wrażenia, panie prezydencie, ma pan z pobytu w Warszawie i spotkanie z panią premier? Właśnie w tej kwestii między innymi. Mieliście okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy prezydentami miast innych. Jakie jest wasze odczucie? Czy rzeczywiście nasze państwo, rząd, waszym zdaniem jest przygotowane do realizacji tego programu? Finansowo tak, dlatego że są zabezpieczone środki w budżecie, że państwo ma te środki. Wszyscy samorządowcy podkreślali, i to też jest jakby moja opinia, przychylam się do tego, że to pobudzi wewnętrzny popyt, że 20 milionów złotych, około 20 milionów złotych, które trafią na rynek sieradzki, to jest ogromna kwota, która zostanie wydana na różne działania. Może być to kultura, oświata, ale również ubrania, żywność, to nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby ten pieniądz został tutaj na rynku i przyczynił się do pobudzenia gospodarki, ale również i z korzyścią dla dzieci, spełnienia ich oczekiwań, godnego życia, rozwoju osobistego, indywidualnego, ale również i na takie
proste rzeczy, jak chociażby spłatę zadłużenia, które jest i bardzo często mogłoby grozić eksmisją i to jest też przeniesienie na właściwe warunki lokalowe. Nie ma żadnych zagrożeń. Pieniądze, które proponuje państwo za obsługę tego programu, o którym mówimy, są godziwe, bo 1,5% w przyszłym roku i 2% prowizji czy opłaty takiej, która jest z tytułu obsługi tego. To jest taki godziwy pieniądz, który wystarczy, mam nadzieję, samorządowcom na właściwe obsłużenie naszych mieszkańców. Panie prezydencie, będąc na sesji, wsłuchiwałem się uważnie w pana słowa, w których pan składał sprawozdanie radnym z tego, co w tej części inwestycyjno-remontowej zadziało się w ostatnim czasie w naszym mieście. Od naszego ostatniego spotkania w kilku słowach, jakby pan mógł powiedzieć, co w tej chwili się dzieje w tej kwestii? No, dzieje się dużo. Wczoraj miałem przyjemność podpisać dokumenty dotyczące przetargów na 3 duże przedsięwzięcia, które będą realizowane w tym roku i w przyszłym roku, czyli stadion to jest prawie 5 milionów złotych, to jest Park Mickiewicza. To już są podpisane rzeczy. Tak? To są przetargi ogłoszone, czekamy teraz na oferty wykonawców. Park Mickiewicza to jest alokacja około 2 milionów złotych, park, nie park, tylko plac Józefa Piłsudskiego, marszałka, uporządkowanie otoczenia tutaj, to też jest kilkaset tysięcy nakładów inwestycyjnych, rozstrzygnięty przetarg na nakładki bitumiczne, rozstrzygnięty przetarg na realizację remontów dróg nieutwardzonych, to są takie najważniejsze rzeczy z ostatniego tygodnia, ale również działania związane z ubieganiem się o środki unijne. Na wszystkie te działania, o których przed chwilą mówiłem, ubiegamy się. Drugi etap i pozyskiwanie środków na budowę hali sportowej przy szkole numer 8. Tam z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska się ubiegamy o środki. To budynek przy Wojska Polskiego, termomodernizacja i ubiegamy się o środki. W dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie przetargów w związku ze Schetynówkami i wspólnym działaniem ze Starostwem Powiatowym. Również dofinansowanie na włączenie ulicy Dworskiej w ulicę POW. Tu jest wsparcie strefy łódzkiej, specjalnej strefy ekonomicznej w wysokości 400 tysięcy złotych. No, jak słyszą państwo, to są już miliony. Bardzo jest miliony, tak. Dobra. To są miliony złotych. To są inwestycje. Czekam też na rozstrzygnięcie przetargów, czekam na rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektów, które się ubiegamy. I mam nadzieję, że już te prace będzie widać od wczesnowiosennych miesięcy, czyli kwiecień, maj, to już będzie ten okres, gdzie będziemy mogli się chwalić pracami wykonywanymi na terenie, dokładnie, tak? Na terenie Środa, dokładnie. Panie prezydencie, przy okazji tych rzeczy, o których pan mówił, usłyszałem również taką informację, w której pan nawiązał ponownie do zielonego ryneczku tak zwanego przy ulicy Jana Pawła. Coś tam dobrego najprawdopodobniej się chyba zacznie w niedługiej przyszłości dziać, bo słyszałem z pana strony takie zapewnienia bardziej konkretne w tej kwestii. Kilka słów dla naszych widzów i zainteresowanych tym, czy rzeczywiście ta sytuacja handlujących ulegnie poprawie. No tak, z pewnością pracujemy cały czas nad tym zagadnieniem wspólnie z przedsiębiorstwem komunalnym. Jest możliwe do pozyskania wsparcie w wysokości 1 000 000 zł. Jest to z programu rozwoju obszarów wiejskich. Sieradz przedtem był wykluczony z tego obszaru. Dzisiaj trochę zmieniły się kryteria i jestem po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie dofinansowania. Myślę, że na początku jesieni albo późnym latem będzie rozpisany konkurs, będzie można się ubiegać o te środki. Sieradz ma bardzo duże szanse na to, żeby takie wsparcie uzyskać. Zostawiliśmy sobie teraz te kilka miesięcy na to, aby przygotować dokumentację projektową. Mogę powiedzieć, że dzisiaj wiceprezydent pojechał obejrzeć takie targowisko, które było realizowane w mieście porównywalnym, może trochę większym niż Sieradz. Pojechali do Gniezna zobaczyć, jak to wygląda, przeanalizować wszystkie za i przeciw, jakby można było to zrobić. I myślę, że ten remont, który planuje prywatny przedsiębiorca sklepu dyskontu, może nie od razu uda nam się połączyć, ale jak on skończy ten swój remont, my będziemy może już mieli pewne dobre wieści dla
tych, którzy handlują na bazarku i też przystąpimy do remontu. Także ta przedział sprawa czasowy, nie umarła. Panie prezydencie, czy tak, no ja bym sobie więcej, życzył, żeby jak czy do zimy uda się coś zrobić? Ja tego nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, jak szybko ten konkurs na dofinansowanie zostanie rozpisany. Może to też być i późna jesień tego roku, ale tutaj zapewniam tych, którzy handlują na bazarku, którzy mają obawy. Nie zapomnieliśmy o tym miejscu, pracujemy cały czas nad tym, żeby uporządkować tam ten handel, żeby to się stało wizytówką Sieradza, a nie taką trochę maszkarą, która dzisiaj tam się znajduje. Panie prezydencie, chciałem wrócić jeszcze i nawiązać do tej mapy bezpieczeństwa, o której dosyć głośno i dużo dyskutowaliśmy na tej konferencji. Jak pan ocenia etap tych prac, które się toczą, tak? Czy jako prezydent uważa pan, że można coś jeszcze zrobić wspólnie z naszymi mieszkańcami? Jak pan sobie wyobraża te przedsięwzięcia wspólne ze społeczeństwem, żeby to bezpieczeństwo rzeczywiście było jeszcze na lepszym poziomie zapewnione w naszym mieście? No, panie redaktorze, no, policja wskazywała 7 obszarów, które są badane i takie jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym, no, mamy na to w jakiś sposób wpływ. Ja bym poczekał, aż policjanci przeanalizują te wszystkie zagrożenia, które występują, tych 7 zagrożeń i przedstawią nam pewien wstępny projekt mapy zagrożeń. Ja uważam, że Sieradz jest bezpiecznym miastem. No, mówię to też jakby przez pryzmat rozmów, które prowadzę chociażby ze swoimi dziećmi, które, nie wiem, studiują w Łodzi, mieszkają w innych miastach. No, w Sieradzu jest ten mieszkaniec zidentyfikowany, w większości znamy się. To powoduje też podniesienie pewnego poziomu bezpieczeństwa. Duże miasta jednak dają dużą dozę anonimowości. Uważam, że Sieradz nie jest miejscem z jakimś ogromnym zagrożeniem. Zresztą statystyki prezentowane przez policję pokazują, że nie jest najgorzej w Sieradzu, bo ta przestępczość spada właściwie we wszystkich obszarach. Czy weźmiemy pod uwagę kradzież, czy weźmiemy pod uwagę wypadki drogowe, czy chociażby kradzieże samochodów, ale nigdy nie jest ale tak dobrze, się żeby takie sytuacje typu ale nigdy kradzieże nie jest tak, w piwnicach, no właśnie, ale nigdy nie jest tak dobrze, niedoświetlone. Żeby mogło nie być lepiej, ale tutaj, no cóż, można tylko apelować. My się borykamy z tym i rozmawialiśmy niedawno na ten temat wandalizmu, niszczenia wspólnego naszego dobra. Apeluję o to, aby zwracać na to uwagę, aby potraktować to w kategoriach naszego wspólnego dobra. No z ostatniej chwili, właściwie z dnia wczorajszego czy przedwczorajszego, informacja taka na jednym z placów zabaw, wyrwano ten łańcuch z liny, która woziła dzieci, tak, i stanowiła pewną atrakcję taką, no czasami aż płakać się chce. Ja rozumiem, że oponenci mogą powiedzieć, to po cóż jest policja, po cóż jest straż miejska, ale to są zdarzenia, na które no nie da się jakby wyeliminować, dlatego że no, na każdym placu zabaw, na każdym skrzyżowaniu czy na każdej ulicy musiałby stać strażnik miejski i policja, dlatego się tak nie da zrobić. No, ja myślę, że warto jest prowadzić edukację, mówić o tym, że to jest nasze wspólne dobro, że to kosztuje i nie warto tego niszczyć, dlatego że no, powoduje to, że nie mamy pieniędzy na kawałek chodnika, na wyremontowanie drogi czy na wykonanie kanalizacji. To jest w skali roku, jak rozmawialiśmy ze spółdzielnią kilkadziesiąt tysięcy, no, i państwa, u nas. To jest sto kilkadziesiąt dokładnie tysięcy, to jest jeden dobrze wyposażony plac zabaw. Dosłownie, dokładnie, prawda? Ewentualnie kilkadziesiąt czy także warto nie być obojętnym, no nie dokładnie przechodzić obok tego. Warto, bo to są pieniądze wyrzucone w błoto. No. Panie prezydencie, chciałem zapytać się jeszcze na zakończenie naszego programu o kwestii tych piesków, o których słyszałem również, że chcecie się zwrócić do mieszkańców z jakimś takim formalnym pismem w formie ankiety, tak? Dotyczącej sterylizacji tych psów. Na czym to ma polegać i jakie macie założenia tego przedsięwzięcia? Jest mi też niezmiernie miło, że za Państwa pośrednictwem mogę zwrócić się do mieszkańców z apelem, aby odpowiedzieli na naszą ankietę. Mamy zidentyfikowaną pewną liczbę czworonogów, którzy z nami wspólnie dzielą mieszkania, które z nami żyją. Zwracamy się do Państwa z ankietą, z prośbą taką o wyrażenie woli i chęci przeprowadzenia sterylizacji albo kastracji takich zwierząt. Chcemy zbadać najpierw rynek, zobaczyć, jakie jest zainteresowanie takim procesem, po to, żeby
określić przyszłe koszty ewentualnie takich działań i pewnie zaproponujemy Państwu wykonanie tego zabiegu za darmo, a to ma służyć ograniczeniu niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt. No, bardzo często kochamy nasze zwierzaki, ale zdarza się tak, że no, ten niekontrolowany wzrost ilości zwierzaków poprzez no, mioty, doprowadza które, do, tak, do tego, że, ktoś się mamy problemy, pozbywa, tak? I ktoś wyrzuca zwierzaki, później ma problemy z wydawaniem tych zwierzaków. Sterylizacja i kastracja doprowadzi do tego, że no, będziemy często mogli... Często te zwierzęta przy okazji takich działań cierpią później. Tak, tak? Jest, z naszymi milusińskimi będziemy mogli spokojnie te spacery odbywać, będziemy mogli je wyprowadzać, nawet jeżeli się zdarzy, że gdzieś uciekną, no nie będziemy później postawieni w trudnej sytuacji, a tak naprawdę hodowlą i rozmnażaniem niech zajmą się specjaliści, którzy wiedzą, jak to robić, niech to będą osoby, które profesjonalnie się tym zajmują. Apeluję, aby Państwo odpowiedzieli na tą ankietę, jeżeli się spotkacie z taką ankietą, czy ewentualnie zajrzeli na nasze strony internetowe, tam ta ankieta jest. Myślę, że taki program też ograniczy na wydatkowanie naszych wspólnych pieniędzy, bo to ma służyć temu, aby wydatkowane pieniądze rzędu kilkuset tysięcy rocznie na właśnie utrzymywanie psów później w schroniskach w naprawdę kiepskich warunkach. Kiepskich mówię organizacyjnie, dlatego że to są zwierzęta, które są przetrzymywane może w dobrych warunkach, ale to zawsze jest klatka, to jest brak dostępu do swojego właściciela, tak? Brak tej miłości na co dzień i te zwierzęta też to odczuwają. Także tutaj apeluję o to, żebyśmy mogli wspólnie ograniczyć ten niekontrolowany rozmnażanie, niekontrolowane rozmnażanie, a to spowoduje również i mniejsze wydatki na utrzymanie później zwierząt w schroniskach i tak naprawdę przyczynimy się do tego, że ci, którzy z nami są, czy te zwierzęta, które z nami są, będą szczęśliwe, a taki akt sterylizacji czy kastracji no jakby nie wpływa na jakość tego zwierzaka i na miłość, którą później możemy mu okazywać. Ja tu tak powiem, panie prezydencie, w uzupełnieniu po cichu, że prowadzimy rozmowę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. W roku ubiegłym realizowaliśmy dosyć długo taki program Pokochać i zaadoptuj. I okazuje się, że z naszych wyliczeń wynika, że sporo psów zostało zaadoptowanych właśnie z Czartek dzięki temu programowi i dzięki fajnej prezentacji tych psów. I uznaliśmy wspólnie, że warto byłoby do tego tematu wrócić. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób to również wiosną już, szanowni państwo, taki program będzie emitowany. Pomoże w tym nieraz bardzo ciężkim, przykrym losie psów szczególnie, które znajdują się w schronisku w Czartkach. No właśnie, tu już tak uzupełniając tylko pana wypowiedź i reasumując, podsumowując to tak naprawdę no, to my jesteśmy jako istoty myślące odpowiedzialne, dokładnie. I tak zwierzęta kochają nas bezwarunkowo. I czują tak samo je. Dokładnie, a życzyłbym sobie, żebyśmy wykazywali się taką samą dozą zaufania i wierności, i miłości, jak ci bracia mniejsi. Panie prezydencie, mam jeszcze dwie sprawy z interwencji. Mówię tutaj o naszych mieszkańcach. Pierwsza to dotyczy ulicy Alei Pokoju i ulicy Polnej, na której tam znajduje się sklep. Nie będę mówił nazwy tego sklepu, ale sklep, którym jest dostępny powszechnie alkohol. I mieszkańcy skarżą się, szczególnie z ulicy Polnej, na to, że te osoby, które tam ten alkohol zakupują, często konsumują go przy tym sklepie, co doprowadza w konsekwencji do tego, że zachowują się w taki, a nie inny sposób, nie zawsze kontrolowane, dokuczają przechodniom, dokuczają dzieciom. Co pan prezydent na to zjawisko, czy coś możemy wspólnie z tym zrobić, panie prezydencie? Na dzień dzisiejszy powiem, że takie sygnały nie docierały, chociaż o ile dobrze pamiętam, to butelki porozbijane gdzieś tam się znajdują. Któryś z państwa radnych jakiś czas temu zgłaszał taką sprawę. Tutaj chodziło nawet o przystanek, który znajduje się chyba na ulicy Polnej i tam wysiadywanie tych osób. Zainteresujemy właściwe służby, zgłoszę, czy polecę panu komendantowi Straży Miejskiej wzmożenie kontroli w tamtym rejonie, ale również poproszę policjantów, żeby zajęli się tym rejonem. Także dziękuję bardzo za sygnały, które mieszkańcy docierają. To też z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo. I z tego miejsca też również apeluję o to, żebyście państwo no, informowali też
nas, niekoniecznie musicie Państwo być pośrednikiem, ale też jeżeli zauważycie nieprawidłowości, które są w funkcjonowaniu miasta, w funkcjonowaniu obojętnie jakiej sfery one dotyczą, to gorąco zapraszamy do tego, abyście Państwo o tym mówili, abyście zgłaszali. To nie musi być pod nazwiskiem, tak? Wystarczy, że zatelefonujecie, powiecie, że się lampa nie świeci, że jest uszkodzona na przykład ławka, czy urwany hydrant, bo to wpływa go ogólnie na wizerunek, a ja też się ogromnie cieszę, dlatego że wtedy mam świadomość, że Sieradz jest miastem takim obywatelskim, gdzie każdy z mieszkańców czuje się odpowiedzialny za tą naszą przestrzeń. Ja wiem, że nigdy nie będzie idealnie, że tych środków jest mało na to, żeby spełnić wszystkie oczekiwania państwa, ale to, co będziemy mogli zrobić od razu, będzie realizowane na bieżąco przez odpowiednie służby. Także tutaj dziękuję bardzo i z pewnością odpowiednie służby się tym zajmą. Panie prezydencie, i druga sprawa, i coś może jest na rzeczy, bo to już któryś telefon z rzędu, dotyczy konkretnie tego terenu Pogorzelni Sieradzkiej. Pojawiają się nawet głosy od co niektórych naszych widzów, że już wiedzą, co tam ma być. Tak? Mówią o inwestycji zwanej Bricomarché. Czy pan prezydent w kilku słowach mógłby powiedzieć, jeżeli posiada taką wiedzę, czy coś takiego będzie się miało w najbliższej przyszłości zadziać na tych terenach? To znaczy, czy Bricomarché, to nie potwierdzę, bo tutaj aż takich szczegółów nie znam, ale to, co mogę, jakby, co mogę zapewnić, to że będzie przebudowana komunikacja na ulicy Sienkiewicza, czyli od wysokości przystanku będzie możliwość zjazdu na ten teren. Z informacji, które posiadam, jest prawdą, że inwestor, który jest właścicielem tej nieruchomości, myśli, czy prowadzi pracę nad tym, aby przygotować to pod budowę właśnie marketu budowlanego. Jakiej marki, to nie wiem, tam były różne. Ale coś jednak rozmowy, jest na rzeczy. Ale tak, ale to znaczy bez względu na to, czy to będzie taki, czy inny przedsiębiorca, tam nie wiem, Castorama, Prakliker, czy Bricomarché, funkcja nie będzie na pewno dyskont spożywczy, czy kolejny supermarket spożywczy, tylko ta funkcja będzie już taka budowlana, spełniająca te wymogi. Ja się cieszę, dlatego że ta przestrzeń chociaż w części zostanie zagospodarowana i myślę, że inwestor posiadający tam nieruchomość też jest pełen radości i optymizmu, że wreszcie zacznie się coś tam dziać, bo prawda jest taka, że jak już raz się coś zacznie w danej przestrzeni realizować, no to później już to pewną siłą rozpędu idzie i mam nadzieję, że to będzie pierwszy etap do tego, aby całą tą przestrzeń zagospodarować, bo to będzie tylko kawałek tej przestrzeni na powierzchni około tam hektara, półtora hektara będzie się coś działo, a jeszcze kilka hektarów zostanie, także mam nadzieję, życzę tego z całego serca właścicielowi nieruchomości, aby udało mu się zagospodarować tą przestrzeń, czy samemu, czy w porozumieniu z najemcami. Panie prezydencie, słyszałem również o nowej inicjatywie, mówię tutaj o próbie postawienia pomnika upamiętniającego żołnierzy wyklętych. Tak, dzisiaj Rada podjęła uchwałę dotyczącą takiej inicjatywy. Jest przygotowany projekt przez komitet. Mamy miejsce godne takiego pomnika przy ulicy Rycerskiej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, może na jesień tego roku, komitet wywiąże się ze swoich obowiązków i taki pomnik stanie. Godna inicjatywa upamiętnienia żołnierzy niezłomnych. Myślę, że taka potrzeba była, dlatego że dotychczas w dniu 1 marca te kwiaty czy upamiętnienie tych żołnierzy było realizowane przy pomniku ogólnie żołnierzy w kościele garnizonowym przy ulicy Kościuszki. Mam nadzieję, że żołnierze niezłomni będą mieli teraz swoje miejsce upamiętniające ich walkę i tam ci, którzy dzisiaj dbają o pamięć, będą mieli również miejsce do tego, aby organizować spotkania i pamiętać o tym i przekazywać tą wiedzę nowemu, młodemu pokoleniu. Tak króciutko już na zakończenie, mówię tutaj o tym sieradzkim tak zwanym MDK-u, Młodzieżowym Domu Kultury. Czy coś w tej kwestii, bo to jest obiekt i placówka starostwa, prawda? Ale czy coś zadziało się również dookoła tej placówki ze strony miasta? Znaczy miasto, jak już to powtarzałem się też podczas sesji, miasto nie jest stroną w sporze, który był jeszcze niedawno
dosyć gorący. Mam nadzieję, że nowy pan starosta, pan Mariusz Bądzior, potrzebuje trochę czasu, aby tą sprawę poukładać sobie, przeanalizować, chociaż tam on już pewnie stanowisko ma też na ten temat wyrobione, bo jako wicestarosta uczestniczył też w pracach nad tym projektem. Ja myślę, że warto dać czas panu staroście. Nie ma co ukrywać, że śmierć Dariusza Olejnika odbiła się pewną traumą na organizacji. Ona nie przestała funkcjonować, tak, ale no jednak było to ogromne przeżycie. I to myślę, wszystko że musi wrócić do dokładnie. Nami, myślę, powoli, że i dla pana starosty może tak, może to da pewien taki dystans do tej sprawy, pewną refleksję i myślę, że pan starosta to rozwiąże z korzyścią i dla samego zespołu placówek wychowania pozaszkolnego, jak i również i dla starostwa. Tak na zakończenie wracam do tego 500+. Od tego zaczynaliśmy. Siedziba tej instytucji, która będzie odpowiedzialna, tak, za zbieranie, rozpatrywanie tych wniosków, panie prezydencie, gdzie będzie? Kościuszki 5, wejście albo od parkingu Kościuszki 5, albo od ulicy Kościuszki po schodach, tak jak do Urzędu Miasta i po lewej stronie w dół, tam gdzie są siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zajmują się przyznawaniem zasiłków rodzinnych. Wszystko będziemy mieli teraz całą pomoc społeczną. Wiem, że pomieszczenie w miejscu jest przygotowane. Zapraszamy jutro na oglądanie tych pomieszczeń, a praca po uporządkowaniu, po ustawieniu biurek i przeszkoleniu pracowników. Od 1 kwietnia zaczynamy przyjmować wnioski. Te wnioski, nie powiedziałem tylko o tym i już króciutko, przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miasta, właśnie w tym miejscu na Kościuszki 5, ale również i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Będzie można skorzystać z elektronicznej formy poprzez strony internetowe, przez program Empatia, jak również i przez bankowość elektroniczną tych jest banków, bardzo które dużo dokładnie, dlatego tutaj apelowałem i apeluję jeszcze raz o to, abyśmy zachowali naprawdę dużo spokoju, bo kolejki ani państwu wszyscy nie są potrzebne, zdążą, dokładnie, tak? Nie są potrzebne kolejki i nerwy ani państwu, ani nam. Urzędnikom będzie się pracowało dużo łatwiej. Ci, którzy będą mieli problemy z wypełnieniem wniosku, naprawdę pomożemy, tylko prosimy, żeby nie stwarzać tej atmosfery takiej niepewności, niepokoju, bo to nikomu nie będzie służyło. Uspokajamy wszystkich naszych widzów. Pan prezydent zapewnia, że każdy zdąży na czas. Miasto jest przygotowane do tego, żeby udzielić w tej kwestii takiej dokładnej, szczegółowej pomocy. Panie prezydencie, jak zwykle dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za udział w kolejnym programie. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych programów Nasze Sprawy. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sieradzu prosi o wsparcie akcji Dziecko jest najważniejsze i przekazanie 1% podatku na rzecz TPD Sieradz. Numer KRS 00004027 14. Pozyskane do tej pory środki przeznaczone zostały na sfinansowanie specjalistycznego leczenia, niezbędnej rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dożywiania w świetlicach środowiskowych oraz zajęć sportowo-kulturalnych dla dzieci. Sieradzkie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prosi o wsparcie. KRS 00004027 14.
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu posiada do sprzedaży na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokal numer 18 położony w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 28 o powierzchni użytkowej 63,8 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC położony na 5 piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 118 275 zł. Lokal numer 2 położony w Błaszkach przy ulicy Przemysłowej 3 o powierzchni użytkowej 47 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC położone na parterze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 80 600 zł. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu w dniu 31 marca 2016 roku. Godzina 9 przetarg ograniczony dla członków spółdzielni. Godzina 9.30 przetarg nieograniczony dla pozostałych osób zainteresowanych nabyciem lokalu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b. Szczegółowe informacje dotyczące mieszkania oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsieradz.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni Sala Obsługi Klienta Stanowisko do Spraw Obrotu Nieruchomościami. Telefon 43 826 65 70. Oferujemy Państwu pomoc w dopełnieniu formalności związanych z przetargiem, a także kompletujemy i przekazujemy niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dokumenty do kancelarii notarialnej, co usprawni Państwu przejście przez cały proces zakupu mieszkania. Zapraszamy mieszkańców Sieradza do wzięcia udziału w konkursie Album Rodzinny. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowe Nie Pytaj. U nas odbędzie się rozstrzygnięcie tego konkursu i do nas prosimy składać prace konkursowe. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia wzwyż do 100 czy do 120 lat. I czekamy na prace i literackie, czyli jakiś opis ważnego wydarzenia rodzinnego. Mogą to też być prace plastyczne, może to być drzewo genealogiczne, może to być prezentacja multimedialna na temat rodziny, albo może być film. I czekamy na te prace do końca marca. Można je przynosić do biblioteki lub wysyłać na adres biblioteki, ulica Żwirki, Wigury 4. Interesujesz się sprawami miasta? Nurtują Cię jakieś problemy? Masz pytanie do radnych? Zadzwoń lub napisz, a my w Twoim imieniu zadamy pytania radnym w programie Sesja po Sesji. Zadzwoń, telefon 43 650 6500 lub napisz kontakt@sieradzka.tv.com. W temacie wpisz Sesja po Sesji. Czekamy na Państwa pytania do radnych. Przypominam Państwu, że wszystkie nasze materiały dostępne są w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com oraz na naszym profilu facebookowym. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w najbliższą środę na kolejny serwis informacyjny, który poprowadzi dla Państwa Karolina Mizerska. Do zobaczenia.